Witam Cię w Gdańsku. Dzisiaj piąty koncert z trasy promującej najnowszy album. Składam się z ciągłych powtórzeń. Jak odbiór? Jesteś zadowolony z tego feedbacku, który teraz nastał po tej płycie? No, nie minęło za dużo czasu, żeby to tak jakoś obiektywnie ocenić, ale po tych kilku koncertach i pierwszych recenzjach, jakie ukazały się po opiniach odbiorców, które ukazały się po premierze płyty, no jestem bardzo zadowolony. Ta trasa też była trochę bukowana w dosyć specyficzny sposób, bo co prawda teraz ludzie, którzy przychodzą do Gdańska na koncert, znają już płytę, ale organizatorzy bukowali tę trasę zanim była płyta przed premierą płyty, więc trochę to było takie bukowanie w ciemno, ale frekwencja super dopisuje, na każdym koncercie jest mnóstwo ludzi, fajnie, jest fajna atmosfera. No, wiesz co, mógłbym sobie w zasadzie tak wymarzyć taką sytuację. Jest bardzo dobrze. Zmieniając trochę temat, mam tutaj krótki cytat. On jest żałosny, śpiewa jak koza. Wiem, że swego czasu trochę ta krytyka ci doskwierała, że na te tam powiedzmy 150 komentarzy, jak dwa były jakieś negatywne, to mówili, że gdzieś tam to cię dotyka. Jak jest teraz? Czy nadal gdzieś dotyczy cię ta krytyka, czy już totalnie gdzieś to odsunąłeś na bok? Akurat przytaczasz krytykę osoby anonimowej, której tak. I takich krytyk w internecie jest bardzo dużo. Wiesz co, trudno mi to komentować. Każdy ma prawo do tego, żeby powiedzieć to, co tam sobie myśli. No, dla niego brzmi jak koza, dla innego brzmi jak baran, a jeszcze dla innego będę brzmiał jak małpa. Tak samo jak każdy z nas prawdopodobnie w momencie, kiedy by się wysunął trochę tak bardziej, że tak powiem, na górę, otrzyma kilka pozytywów i kilka negatywów. No, no to jest taka raczej idiotyczna sytuacja, to co tutaj przytaczasz, i raczej tego sobie nie biorę do serca. A cofnijmy się teraz do 2012 roku. Przypuśćmy, że nie rozstałeś się z zespołem. Efektem tego byłoby to, że ta płyta by nie powstała wtedy? Zespół trochę cię ograniczał w tej kwestii? Wiesz co, no raczej nie powstałaby, bo logistycznie by to nie było możliwe. Nie mógłbym się poświęcić na granie w zespole, organizowanie festiwalu i robienie jeszcze solowej płyty. Nie stać mnie na to czasowo. No właśnie, skoro jesteśmy przy festiwalu, ty sam siebie zaprosiłbyś na swój festiwal z tą płytą, którą teraz wydałeś? No, na razie o tym nie myślę. Miałem okazję występować na festiwalu, którego jestem organizatorem dwa razy z zespołem Leny Valentino, ale to był taki czas i decyzja, która wynika z tego, że wiedziałem, że płyta Leny Valentino to jest płyta, która ma taką właśnie publiczność. Teraz trudno mi powiedzieć, jaką publiczność będzie miała płyta solowa Artura Rojka. Być może będzie miała taką samą, być może będzie miała inną. Poza tym było to dla mnie takie trochę zbyt... Jakoś nie byłem przekonany do takiego rozwiązania, żeby tuż po premierze płyty bukować jeszcze samego siebie na swój festiwal. Nie, będę grał na innych festiwalach, natomiast w tym roku na festiwalu na pewno nie zagram. Ta płyta, ten twój solowy album, nie wiem, może się mylę. Wydaje mi się, że jest dość taka osobista, intymna nawet bym powiedział. Zgadza się? No po części tak. To nie do końca są historie tylko i wyłącznie, które dotyczą moich przeżytych sytuacji. To są potencjalne sytuacje, które mógłbym przeżyć, ale niekoniecznie przeżyłem. Nie zawsze piszę też o sobie, aczkolwiek wszystkie te teksty przechodzą przeze mnie, w związku z czym można odnieść wrażenie, że ta płyta jest bardzo osobista i taka intymna. Wydaje mi się, że ty jesteś takim smutnym człowiekiem trochę. Tak jak ta, nie wiem, ten singiel Beksa, który jest z nowego albumu, to ta piosenka jest raczej taka ponura, nie jest jakaś wesoła. Nie wiem, czy dobrze myślę, że tak jest. Jesteś wewnętrznie gdzieś mentalnie jakiś taki smutny, niewesoły, takie odnoszę wrażenie. To znaczy piosenka na pewno nie jest ponura, ani nie jest smutna. Znaczy, oczywiście możesz odnosić takie wrażenie. Natomiast piosenka podejmuje jakiś nie do końca wesołkowaty klimat, temat. I może dlatego, że porusza temat dosyć poważny, tobie się wydaje, że jest ponura. No i takie są moje piosenki. Staram się poruszać w nich tematy, które są ważne dla mnie.
I generalnie mnie nie interesuje to, czy to jest dla kogoś smutne, czy niesmutne. Po prostu ja takie rzeczy mnie interesują, takimi rzeczami się zajmuję na co dzień, nawet kiedy nie piszę piosenek. Mhm. O takich rzeczach myślę, o takich rzeczach rozmawiam i o takich rzeczach potrafię pisać. A wracając jeszcze do tego feedbacku, który gdzieś tam już powoli się rozpoczyna, bo tych koncertów już chyba 4 było do tej pory. Jakbyś miał strzelać 2 dni temu, który byłeś na liście trójki? W notowaniu. Który byłem na liście trójki? Tak, jeżeli chodzi o singiel. Na drugim miejscu, tak? Dokładnie, na drugim miejscu, tak. Nie wiem, spodziewałeś się akurat, no można powiedzieć, że to jest sukces, bo stosunkowo niedawno ten singiel ujrzał światło dzienne, a już jest prawie 500 000 odsłon na YouTubie. Czy gdzieś podejrzewałeś, że może akurat taki będzie efekt tego? No nie, jestem zaskoczony tym. A mile zaskoczony. Piosenka rzeczywiście spodobała się bardzo ludziom i co jest dla mnie o tyle ważne, zresztą mówiliśmy o tym przed chwilą, że podejmuje dosyć poważny temat. I dla wielu ludzi może to być zbyt trudny temat, a jednocześnie okazało się, że wcale tak nie jest, że się wielu ludzi z tym identyfikuje i to jest w tym wszystkim fajne. Chciałem Cię jeszcze zapytać, Ty jako raz, że muzyk z wieloletnim już doświadczeniem i 2, dyrektor festiwalu, off festiwalu, jaką byś sugerował na przykład drogę młodym wokalistom, młodym zespołom, jeżeli chodzi o rozpoczęcie kariery? Czy na przykład uderzyć w kierunku X Factor jakichś programów typu Talent Show, czy próbować promować się gdzieś właśnie na festiwalach, zaczynać gdzieś tam oddolnie, że tak powiem? Jaka byłaby Twoja rada na początek? Wiesz co, nie ma jakiejś, wydaje mi się, drogi, którą jedynej słusznej drogi. Myślę, że dróg jest wiele. Każdy musi sobie znaleźć jakąś swoją drogę. Programy, w których występują ludzie, w których szuka się talentów, mogą być równie dobrym kanałem dotarcia ze swoimi umiejętnościami, co występy na ulicy. No, nie ma złotego środka na to po prostu. Nie mam. Myślę, że każdy sobie powinien szukać własnej drogi. Niedawno zacząłeś używać legendarnej gitary Rickenbacker 360. Mhm. Zgadza się? No, zgadza się. Muzycy, którzy robią to zawodowo, zawsze starają się grać na instrumentach dobrych. I wiele z tych gitar, które ja posiadam, które posiada Lesław Matecki, czy inni muzycy, którzy ze mną występują, to są instrumenty legendarne. Akurat Rickenbacker to jest firma, która się kojarzy z The Beatles, ale gramy też na innych gitarach legendarnych. Fender Telecaster też jest legendarną gitarą, bo na niej grał na przykład Bruce Springsteen, a Fender Jaguar jest gitarą, na której grał na przykład, nie wiem, Kurt Cobain. No tak. Więc każda ma jakąś tam swoją legendę. Ale rzeczywiście ta gitara, na której teraz gram, no jest wyjątkowa. To jest bardzo oryginalny instrument. Ładnie wygląda, ładnie brzmi i bardzo charakterystycznie. Natomiast to nie jest jakby główny element, który nadaje jakby brzmienie całemu zespołowi. Ten zespół składa się z różnych instrumentów, z których każdy dokłada coś od siebie. Cześć, nazywam się Artur Rojek, pozdrawiam wszystkich użytkowników my3miasto.pl.